Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Słowo dzisiejsze to belki. Wróciła do mnie w czasie tej modlitwy Ewangelia z niedzieli, kiedy Pan Jezus nam mówił o chrześcijańskim napomnieniu. A dzisiaj jakby kontynuuje tę lekcję, ale pokazuje nam, że łatwo nam się zabrać za napominanie. A często dźwigamy belki, które są niczym w porównaniu z drzazgami, które próbujemy innym wyciągać. I ciekawym jest, że z jednej strony ciężko nam przyjąć napomnienie, właśnie łącząc tę Ewangelię, niedzielność dzisiejszą, a z drugiej strony, tak łatwo nam wyciągać malusieńkie drzazgi, a jakoś nie przeszkadzają nam. Belki, które sami dźwigamy, czy które nas przywalają. Myślę tu przede wszystkim o sobie i o mojej posłudze spowiednika. Jak często diabeł kusi mnie, by w konfesjonale osądzać innych, by osądzać, czynić osąd nad drzazgami moich sióz i braci, a tymczasem nie dopuszczam by ktoś dokonał osądu nad belkami, które noszę. Przedziwne to. Tacy jesteśmy. Kochani, zajmijmy się więc dzisiaj naszymi belkami. Niech te belki yy, nas yy, nie przytłaczają na tyle, abyśmy oślepieni skupili się tylko na drzazgach naszych sióstr i braci. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty, Amen, zostańcie z Bogiem. Po skryptum w tle widzicie budowę archipelagu. Polecam go nieustannie Waszej czułej modlitwie i pamięci.